Sejm uchwalił ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wprowadza m.in. opłatę emisyjną od paliw. Opozycja przekonuje, że to kolejny podatek. Rząd podkreśla, że pieniądze z opłaty pójdą na walkę ze smogiem. Ustawa zakłada stworzenie funduszu niskoemisyjnego transportu oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności. Według opozycji ustawa spowoduje, że za paliwo zapłacimy 10 groszy za litr paliwa więcej. Według rządu opłatę emisyjną mają wziąć na swoje barki państwowe spółki paliwowe. ABW wszczęła postępowanie kontrolne wobec Stanisława Pięty, pisze Rzeczpospolita. PiS zawiesił go w prawach członka partii po tym, jak tydzień temu Fakt ujawnił jego romans. Jak informuje gazeta, w ABW ruszyły już procedury, które mają sprawdzić, czy poseł Pięta daje rękojmę zachowania tajemnicy. To krok przed jego odebraniem. Oficerowie służb przyznają, że romans może być przesłanką do cofnięcia certyfikatu. ABW weryfikuje relacje pod kątem bezpieczeństwa państwa i informacji objętych ochroną z racji zasiadania posła w komisji specjalnej. Do 99 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchu wulkanu Fuego w Gwatemali. Prawie 200 osób uważa się za zaginione. Erupcja zniszczyła zabudowania na południowym stoku Fuego. Praca ratowników jest utrudniona ze względu na uwalniające się potoki błota i popiołu. Padające deszcze mogą spowodować powstawanie kolejnych lawin. W akcji ratunkowej uczestniczą setki osób, w tym strażacy, policja i wojsko. Z domów ewakuowano 12 tysięcy osób. Władze apelują do mieszkańców o opuszczenie terenu w pobliżu wulkanu, bo możliwy jest kolejny wybuch. Rosja znalazła się w dziesiątce państw najmniej szanujących pokój na świecie. Ranking sporządził Australijski Instytut Gospodarki i Pokoju. Raport jest sporządzany w oparciu o trzy kryteria: bezpieczeństwo publiczne, zasięg uwikłania w konflikty oraz stopień militaryzacji kraju. Na 160 państw Rosja zajęła 154 miejsce. Komentatorzy zwracają uwagę na wszechobecną w Rosji prokremlowską propagandę opierającą się na dławieniu wolności obywatelskich czy fałszowaniu wyborów. Rosja jest także oskarżana o wspieranie dyktatur i separatyzmu.